Piotr Fortuna, dzień dobry. Zapraszam na poranek oczywiście na Sportowo w Telewizji Regionalnej. Dzisiaj w naszym studiu gościmy Tomasz Pilarz i Szymon Małagowski z Miedziowego Klubu Górskiego. No, panowie, po, można powiedzieć, wycieczce w góry Kaukazu, tak, w Gruzji, aczkolwiek no, takie wycieczki, jak wiadomo, to są tylko w cudzysłowie, bo to nie są lekkie przeprawy. No takim waszym głównym celem przede wszystkim było zdobycie 10. najwyższego szczytu Kaukazu, z tego co udało mi się wyczytać, czyli Tytnuldi, 4858 metrów nad poziomem morza. Może zaczniemy od Tomka. Jakie odczucia przede wszystkim, jak wyglądało przygotowanie może do tego przedsięwzięcia? Przedsięwzięcie w sumie było planowane i odkładane od dłuższego czasu. Tak, to jest Szymona w sumie taka idea fix, która marzenie napędzała tak, dość długo. Rodziło się długo. I którą co chwila wrzucał nam tutaj na agendę i tak przymierzaliśmy się. Koniec zimy w sumie mieliśmy wspólny wyjazd do Norwegii na wspinanie w lodzie. I wtedy też oglądaliśmy wspólnie filmy z wejść na Tytnuldi, na takim dużym telewizorze. Były rozmowy, ale wtedy jakoś tak nie sprecyzowaliśmy tych planów. Potem im bliżej było sierpnia, tym tak coraz bardziej nabierało to konkretów. A jakichś szczególnych przygotowań pod względem fizycznym może nie robiliśmy pod tym kątem, że my cały czas jesteśmy aktywni. I ta aktywność ciągle wymaga jakiejś formy. No, przygotować się należało pod kątem zapoznania się z materiałem górskim, czyli to, z czym będziemy mieli do czynienia, więc szukania różnych rodzajów relacji. Ale to z racji tego właśnie, że Szymon miał ten cel już od dłuższego czasu rozpracowany, no to było łatwiejsze, bo już, no, sporo wiedzieliśmy. Tak. To była kwestia dogrania terminu lotu, urlopów, składu zespołu. To się wszystko wykuwało w trakcie. Tak jest. Przede wszystkim trzeba przyznać, że ten szczyt jest dość taki malowniczy. Idealny taki stożek piramidowy. Mm. I też, może nie jestem jakimś specjalistą od gór, ale tak jak zdążyłem się zapoznać przed programem, to też od bodajże 3000 metrów ta góra jest z lodowaceniem, więc na pewno też technicznie jest dość trudna. Tak, zgadza się. Wokół góry jest rozciągnięte kilka lodowców i te lodowce zaczynają się rzeczywiście od 3000 w górę. Technicznie góra już od samego dołu zaczyna być problematyczna, dlatego że samo dojście pod górę, pod pierwszy czy drugi obóz, w zależności od wyboru ścieżki, ale już też rodzi komplikacje. Przede wszystkim Kaukaz i Gruzja ma tą specyfikę, że jest słabo oznakowana. Szlaki praktycznie nie są oznakowane. Trzeba się domyślać w plątaninie różnych ścieżek wydeptanych przez zwierzęta, bo tak się zaczyna start pod górę, więc początek jest skomplikowany, jeżeli chodzi o trafienie. Potem coraz wyżej te wzniesienia pod dojściami do obozu piętrzą się, no i zaczyna się lodowiec. Tak? I ostatni obóz myśmy akurat założyli na jezorze lodowca, więc mieliśmy już taki styk i skały, i lód. 3700, tak. Nie. Powyżej już zaczyna się dość poważna, tak naprawdę spinaczka, bo powyżej 3700 cały czas mamy pod górę. Jest do pokonania różnica ponad 1100 metrów na krótkim odcinku, bo tam jest bodajże w poziomie to jest 2700 km, a 1100 w górę, więc to jest taki stożek, tak jak wygląda z daleka, z bliska wygląda podobnie, nie jest lżej, a tym bardziej, że pod kopułę i pod wierzchołek coraz bardziej pieczno się trudniejsze i techniczne. Dlatego, że droga, która prowadzi ta południowo-zachodnia, ona jest prowadzona granią, więc trzeba rozpoznać warunki i lawirować pomiędzy bezpieczeństwem, ale też możliwością technicznego dojścia. Cały czas ta komplikacja w górę rośnie. No, kopuła jest takim momentem odprężenia, gdzie te ostatnie 100 metrów w poziomie jest łatwiejsze, ale tak praktycznie nachylenie cały czas piętrzy się pod górę i te trudności rosną. Szczególnie, że lodowce nie są też w takiej fazie, która umożliwia poruszanie się po takim śniegu łatwym, tak? Gdzie przyczepność raków czy wbijanie czekana jest łatwe, tylko to jest oblodzona, mocno spiętrzona skała, na której przysypany jest śnieg, który się w ciągu dnia wytapia bardzo mocno, więc te trudności im wyżej, tym są gorsze.
No właśnie, Tomek, jak to w górach bywa, takim nam laikom zawsze się wydaje, a zima, śnieg to na pewno jest bardzo zimno, aczkolwiek chyba największym przeciwnikiem też wspinaczy górskich jest słońce, które w połączeniu ze śniegiem, który je odbija, na pewno daje mocno w kość przy takim zdobywaniu szczytu. No tak, no góry wysokie powyżej pewnej wysokości mają pokrywę śniegu i lodu również latem, ale no właśnie jest to, że ta pokrywa też odbija mocność słońca, więc my jesteśmy atakowani przez promienie słoneczne z każdej strony. Nieodzowną rzeczą, którą trzeba mieć na lodowcu i potem wyżej, to są okulary, które szczelnie chronią oczy, bo ta górska ślepota właśnie od śniegu jest, wynika z tego, że sobie nie, jest tak intensywne światło odbijane i promieniowanie, że uszkadza czasowo na szczęście, przeważnie, ale uszkadza wzrok. A to, o tym, że to słońce jest naszym przeciwnikiem, to się przekonaliśmy przy pierwszej próbie wejścia, bo my te tnuldir zrobiliśmy tak by na dwa razy. Za pierwszym razem no, źle oszacowaliśmy godzinę do startu i to, tak jak Szymon mówił, to jest 1100 metrów do góry, ale ponad tam niecałe 3 km długości, jakbyśmy to rozłożyli tak na płasko. Natomiast ta droga bardzo myszkuje. My robimy tak naprawdę takie dwa zygzaki mocne, żeby dojść do grani i potem, nie wiem, czyli startujemy z obozu, robimy w jedną stronę, potem w drugą, mocne podejście i potem znowu granie do góry. I jak startowaliśmy, było jeszcze ciemno i dopiero brzask wychodził, to w momencie, kiedy doszliśmy na tą właściwą, tą finalną grań taką prowadzącą, już gdzie widzieliśmy szczyt, tak wydawało nam się w zasięgu dłoni, to się okazało, że to jest wschodnia wystawa, znaczy no, wiedzieliśmy, że tak jest, ale że na tej wschodniej wystawie słońce o godzinie 9 już tak mocno operuje, że ten śnieg zrobił się strasznie sorbetowy, taki wyjeżdżający. Nachylenie stoku było tak duże, że było niebezpieczeństwo, że razem z nim pojedziemy. Szliśmy blisko krawędzi grani, tak szukając lepszego śniegu, ale tam się okazało z kolei, że są nawisy na drugą stronę nawiane, które też zaczęły tracić taką swoją nie wiem, trwałość. Baliśmy się, to było takie szukanie, że jeszcze po tym śniegiem, że jest jeszcze skała, tak się domyśleliśmy w razie czego, że nie jesteśmy już nad powietrzem, idąc po śniegu. I ten, no i no, tam właśnie z pierwszego dnia była decyzja o wycofaniu właśnie z powodu tego słońca, które spowodowało, że ten śnieg nie dawał przyczepności. Baliśmy się, że do szczytu mamy jeszcze trochę czasu, to słońce będzie cały czas tam wyporowało i wracając ten śnieg będzie jeszcze gorszy. Stwierdziliśmy, że nie, no to góra poczeka, choćby była tu od set tysięcy lat, będzie jeszcze kolejne lata. Tak jest. A głupio zginąć jest w sumie, jest zamykają sobie drogi do tej góry, więc się wycofaliśmy, natomiast no, na zejściu okazało się, że mamy z Szymonem podobne tok myślenia właśnie, że zgadzaliśmy się, że spróbujemy już wiemy jak teraz. Rozpoznane ma. Inna sprawa, że my też trochę na wyro założyliśmy, że wszystkie trudne elementy techniczne mamy już za sobą i od tego miejsca już będzie tylko prosto. Więc wyruszymy wcześniej, ten odcinek już znamy, a ten to po prostu przebiegniemy sobie jak karty. Co potem zweryfikowało to samo życie, no ale zeszliśmy na dół. Zjedliśmy coś, przypakowaliśmy się, chwila drzemki i w sumie o północy ruszyliśmy. Po 10 godzinach byliśmy z powrotem na górze. No właśnie, a to też chyba trzeba docenić taką dojrzałość w tej decyzji i przede wszystkim no, wasze umiejętności, wasze doświadczenie, bo jak ktoś byłby narwany, no to właśnie tak jak mówicie, można trochę bezsensownie zaryzykować życia. Mimo, że ten szczyt już był na wyciągnięcie waszej ręki, to jednak postanowiliście zawrócić i to jest też właśnie taka fajna lekcja dla początkujących miłośników takich wysokich wspinaczek, że okej, zdobywanie szczytów jest piękne, ale nie za wszelką cenę. Tak jest, a przede wszystkim trzeba już z założenia mieć pokorę do góry, bo zdobycie góry za wszelką cenę często gęsto kończy się, jak pokazuje historia, nieszczęśliwie. I trzeba też mieć jakieś doświadczenie, czyli mamy akurat to szczęście, że operowaliśmy w podobnych górach, ale bardziej w rejonie Alp. Ja byłem wcześniej na Kaukazie, miałem okazję też zdobywać Góry Kaukazu. Natomiast jest to czucie góry i znajomość konsekwencji, co się może wydarzyć, patrząc na pogodę, na warunki, na nachylenie stoku, no to jednak to jest to, co przychodzi z czasem i fajnie jest dawkować sobie to w mniejszych dawkach, nie rzucać się od razu na wielkie szczyty, które później
weryfikują brak doświadczenia i często gęsto to kończy się tragicznie, tylko właśnie takim sukcesywnym przygotowywaniem się do gór i znajomość rejonu. Też nie zawsze zagwaruje nam to sukces, bo góry są bardzo zmienne. Od pogody po warunki samego stoku zmienia się bardzo mocno. Natomiast trzeba mieć tą pokorę, że w chwili, kiedy czujemy, że pewne sytuacje zaczynają tworzyć pewne niebezpieczeństwo i wyczuwalną niepewność, trzeba przekalkulować to, tak? I kalkulować zawsze troszeczkę z dużym zapasem, po to właśnie, żeby można było bezpiecznie wrócić. Bo nie sztuka zdobyć górę, to trzeba jeszcze z niej wrócić. Tak, jeszcze zejść, to jest też... No zejścia się bałem, To jest właśnie też jedna rzecz, że zdobyć górę jedno, z drugiej z niej zejść, bo to na samym zdobyciu się nie kończy. No właśnie, jakie pierwsze wasze myśli po zdobyciu i po zobaczeniu tego pięknego widoku, bo jak też państwo tutaj w międzyczasie na przybitkach widzą, ja też już widziałem te zdjęcia, no to akurat widok mieliście piękny z tej góry. A pogodę trafiliśmy na naprawdę idealną. A jeszcze wchodziliśmy w takim momencie, gdzie brzask był, odcinał się taką czerwoną linią po całym horyzoncie i te wszystkie góry wokół, które tam jest obok Elbrus, jest Użba, która jest piękną, ale straszną górą. No, jest, wszystkie szczyty wokół były podświetlone od tyłu. Tak, no, tego nie da się w sumie przekazać słowami, co my czuliśmy tam na górze. Tak, nie da się tego powiedzieć. Ja już widząc kopułę, już w momencie, kiedy puściły nas te warunki trudne, lodowe, bo mieliśmy tą nieprzyjemność i przyjemność, ale wspinać się po tak naprawdę zmrożonej skale, która była przysypana wielokrotnie rozpuszczającym się śniegiem. Cienka warstwa śniegu, więc nie było bezpiecznie i nie było tak łatwo. Natomiast przy samej kopule już to wypłaszczenie plus widok w moim przypadku dawał taką dodatkową motywację, że wiedziałem, że już tą górę zdobędziemy. Jeszcze też z dużą pokorą, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, bo zawsze można przed samym szczytem pośliznąć się i pojechać, a tutaj no tak. Biorąc pod uwagę, że byliśmy we dwóch, no te możliwości łatwego asekurowania to już nie występują, to już trzeba troszeczkę liczyć czasami też na utrzęsienie, ale też na szybką reakcję przede wszystkim partnera, który obok na linię nas idzie. Więc widząc kopułę już wiedziałem, że góra jest nasza, widok obrzasku całego Kaukazu jak na dłoni, no, to był piękny. Ja przede wszystkim zawsze się wzruszam, tak? Bo to są takie marzenia, które gdzieś dojrzewały. W moim przypadku 6 lat, jeżeli chodzi o tą górę, bo 6 lat temu tą górę widziałem po raz pierwszy, będąc na Kaukazie i słysząc też o niej różne legendy, że nie jest wcale taką łatwą górą. To się wydaje na zdjęciu, tak? Idealny stożek, można sobie wejść. Tak? Taka piramidka. Królowa śniegu. Tak, Biała Królowa. Biała Królowa, tak jest. W ich tłumaczeniu lokalnych fanów. Także tych uczuć nie da się opisać, nie da się go powiedzieć, trzeba je przeżyć. Na pewno to jest wzruszenie. Jest to też w moim przypadku zawsze taka malutka modlitwa z podziękowaniem dla góry. Że góra puściła, że te warunki jakoś spowodowały, że udało nam się wejść. I oczywiście zaczyna się szybka kalkulacja, jak zejść, dlatego że my podjęliśmy decyzję, że wchodzimy w nocy specjalnie, żeby skorzystać z mrozu. Mhm. Temperatura, która całą noc wiązała, a o wschodzie słońca spadała jeszcze coraz niżej. Przed samym szczytem dała nam się najbardziej w kość, bo ciężko było też filmować, dlatego że ściągnięcie rękawicy na chwilę kończyło się tym, że za chwilę palce były sztywne, wyraźnie było czuć, że zamarzamy, więc tak naprawdę nie pocieszyliśmy się tą górą zbyt długo. Góra 10 minut. 10, tak, właśnie, 15 minut. Trzeba tak maksymalnie przekalkulować, tak? Bo jednym jest wejść, napawać się tym widokiem, tak. Ale trzeba mieć cały czas w głowie, muszę zejść, zanim pogoda nam na to pozwoli, tak? Tak, bo tak. Jak się za długo posiedzi, to może być już niebezpiecznie. Dokładnie tak. I to nie jest, powiedzmy, że śnieżka, tak? Góra, na którą sobie wejdziemy, zjemy sobie śniadanko, wypijemy sobie herbatę z termosu i wrócimy, kiedy nam się zechce i odpoczniemy. Tutaj musieliśmy bardzo szybko nacieszyć się górą, ale to i tak jest taka dawka, która pozwala wykorzystać ten chociaż krótki, ale cenny czas. I musieliśmy uciekać w dół, żeby zdążyć właśnie przed tym, kiedy słońce zacznie operować na tych najbardziej stromych graniach. Uważam, że idąc do góry, mając na uwadze te warunki śniegu dzień wcześniej, podjęliśmy decyzję taką, że nie będziemy szli ściśle granią, tak jak przeważnie opis drogi jest, że się idzie lewą stroną, idąc do góry, mając szczyt przed sobą, idzie się lewą stroną, tylko należy uważać na nawisy. I ściśle granią się praktycznie powinno iść, ale właśnie dzień wcześniej przez tą nawisy i grań tam czekany po prostu przechodziły na wylot, na ten. I rano jak wychodziliśmy o północy, tego mrozu jeszcze nie było.
Właśnie byliśmy trochę tacy zaniepokojeni, bo temperatura dopiero spadła, jak podeszliśmy po ten pierwszy próg lodowy. I wtedy dopiero zaczęliśmy czuć, że ta noc zaczyna mrozić. I ta noc była chyba w ogóle najmroźniejsza z całego wyjazdu. Tak. Ale od 24, jak wychodziliśmy, mając jeszcze na uwadze to, że ten śnieg dzień wcześniej, od 9, jak my tam byliśmy, przecież przez ileś tam godzin był wystawiony na to słońce, że tam będzie słabo, więc żeby nie iść tak, uciekamy trochę w prawo, a po ciemku, tylko przy świetle czołówek, to ucieczka z założenia na przykład o metr w prawo kończy się tym, że my to prawo szliśmy coraz bardziej. I tak w sumie nie było to łatwe podejście. I idąc do góry, ja cały czas się zastanawiałem, jak my tędy zejdziemy, bo ten teren łatwiej się wchodzi niż schodzi. Chyba że się robi zjazdy, ale łatwiej się wchodzi, łatwiej się wspina, niż się schodzi tym samym terenem. Więc idąc do góry, wiedząc, że jest ciężka, się zastanawiam, jak my będziemy schodzili tym samym ciężkim terenem. Na szczęście, jak doszliśmy do góry, był brzask, bo potem był świt, dostaliśmy światło, jeszcze ten mróz, no stwierdziliśmy, że w dół schodzimy tak, jak jest opis, czyli będziemy się tej grani bardziej trzymali. Okazała się ona być twarda i trzymająca na tyle, że tam poza jednym, może czy dwoma takimi odgłosami, które nas mroziły. Ja się czekam, nogi, raki i nagle słyszę takie trum. Jak pęka lód. I czuć takie jakby drgnięcie całego tego fragmentu, w którym się jest, tak. No takie, kurde, wytrzyma, dobra, idziemy dalej w dół, schodzimy. Ale dopiero pierwszy moment taki oddechu, to mieliśmy, jak już zeszliśmy przez ten cięższy fragment i na tych skałach się zaczęło się tam zjeść dopiero. Całe wejście i zejście zrobiłem na dwóch żelach. I na kabanosach, jak zjedliśmy właśnie wtedy. Tak, no jest. Tak, ja nic nie wiem. Karmienie adrenaliną. Tak udało się. Tak, ale cały wyjazd w sumie kosztował nas jakieś 40 tysięcy kalorii. Tak. Chciałby 30 coś? 39 tysięcy kalorii, także wszystko kalorii. I tego nie da się liofizami czy innym jedzeniem, tam, nawet takim dobrym jak gruzińskim i w sumie dość sycącym. A tego nie da się zrobić, bo w sumie nasz wyjazd, który był 9-dniowy, to w cywilizacji spędziliśmy 3 dni w sumie. Tak jest. No tak, no właśnie, no bo Miedziowy Klub Górski, wy jako ci przedstawiciele zdobywaliście ten szczyt, ale ten wyjazd nie był tylko zorganizowany dla was, ale także dla innych uczestników klubu, którzy w bardziej, w cudzysłowie, ludzkich warunkach mieli trekkingi i zwiedzali ten Kaukaz. Znaczy, wszyscy robiliśmy to samo, ten nasz cały 7-osobowy zespół podjął próbę wejść na te tnuli, tylko też trochę nie doszacowaliśmy tego, że ten śnieg będzie, nie będzie śniegu, może tak. I musieliśmy przechodzić przez takie już miejsca, gdzie tego śniegu nie było, bo wytopiony, tak jak mówił Szymon, wytopiony lód i to było już takie bardziej techniczne wspinanie. Pola lodowe, pionowe. Tak, i my mieliśmy w sumie, część z nas miała czekany bardziej techniczne, takie bardziej agresywne, które właśnie do wspinaczki lodowej pomagają, a niektórzy mieli tylko turystyczne i raki też takie koszykowe, turystyczne, które nie dawały takiego komfortu i też takiej możliwości tam wspinania się. I część po prostu, najpierw 7 osób, potem do tego 4500 doszliśmy w 4 osoby. I wróciliśmy, ale potem stwierdziliśmy, że już tam prądu na jeszcze jeden atak, to już mamy tylko my we dwóch. Nie? I to też dawało nam tą jakoś nadzieję, że dwie osoby jednak porusza się szybciej niż 3, 4 czy 5. I to nam pozwoli zrobić ten szczyt właśnie w nocy, bo to słońce nas tego poprzedniego dnia mocno właśnie, to co ono robi ze śniegiem, spowodowało to, że my przestawiliśmy w ogóle godzinę. To nie, na górze jak mamy być, to o świcie, nie później. Ale cała drużyna z założenia była i przygotowywana pod zdobycie tej nudy. I pod lejle. Warunki później zweryfikowały tak, że właśnie to, co Tomek wspomniał, że te nieprzewidziane pola lodowe, bo też przewodniki ani informacje nawet od innych osób wspinających się nie były na tyle precyzyjne, żeby można było akurat ten wariant przewidzieć w tych miejscach. Bo tak zrobiło się groźnie. W przestrzeni 2 tygodni ona może być inna. Znaczy warunki na niej. Oczywiście. Bo my jechaliśmy, był opad śniegu 5 cm w sumie w prognozie i on chyba był, wystąpił tak, patrząc po tym, co było. Ale wystarczyło, żeby tego śniegu napadało 20-30 cm i było zupełnie inne podejście. Bo o ile by temperatura go utrzymała i on by się na tych związał, to by się wszło takim normalnym podejściem, jak do żlebu, który jest ładnie wyśnieżony i w sumie idzie się bardzo przyjemnie. No to jest chyba też taka specyfika tego sportu, że tak naprawdę nie da się w 100% przygotować na to, co cię spotka podczas ataku szczytowego,
bo no nie jesteś w stanie tego przewidzieć, co natura przygotuje. Tak. Nie, nigdy. Dlatego też doświadczenie, ale też symulacja różnych wariantów, rozmawianie, zbieranie doświadczeń od innych wspinaczy, od innych osób, które były wcześniej czy w danym roku, pozwala przynajmniej przewidzieć ilość tych wariantów, które mogą nas zaskoczyć, aczkolwiek nas zaskoczył struktura i kształt tego śniegu, który spotkaliśmy pod samą kopułą, a mało tego, na odcinku, jak przechodziliśmy, ten śnieg różni się. Tam spotkaliśmy 4 do 5 rodzajów różnych nawierzchni, które każda miała inną specyfikę, ale też patrząc pod kątem asekuracji. Jedne umożliwiały bezpieczną asekurację, drugie wcale. I dlatego znajomość tych zmiennych warunków pozwala przynajmniej zasymulować sobie, że coś takiego możemy napotkać i przygotować się na przykład sprzętowo. Tak. No bo to sprzęt jednak poza przygotowaniem takim kondycyjnym i tą adaptacją do wysokości, która w sumie jest bardziej indywidualna, niektórzy potrzebują większego czasu do zdobycia aklimatyzacji, niektórzy adaptują się szybciej, no to ten sprzęt jednak gra rolę, bo czekan turystyczny, a czekan taki bardziej techniczny, to są dwa różne czekany i one dają zupełnie co inne możliwości użycia jego, a no cały wyjazd, myślę, dla całej naszej siódemki był o tyle wartościowy, że w sumie idąc na przykład wcześniej w celu aklimatyzacji pod Lejle, to jest taki szczyt, który ma tam 4009. No to różnie, właśnie to też z wysokością szczytu też jest z wysokością podobne, bo Tetnuli też ma różne wysokości podane. Na pewno jest wyższy od Mont Blanca, ale czy jest wyższy o 50 metrów, czy o tam 40 parę, to tam różnie. W każdym razie idąc pod Lejle, w momencie, kiedy nasz kierowca Mamuka nas wysadził, tam tak wysoko, jak mógł dojechać, tą fajną taką, tym Mitsubishi Delicją, tą 4x4, to przez 3 dni my byliśmy sami. Tam nie było nikogo, nie spotkaliśmy nikogo. My przyszliśmy tam 12 km bodajże do obozu się szło. Przez przełęcze, przez jakieś, były chatki pasterskie na przykład, były strumienie, były ślady wydeptane, że tam są szlaki jakieś właśnie przez zwierzęta. Tam jest dużo wypasu, jakichś tam koni, owiec, chociaż owiec nie widzieliśmy, krów bardziej, było dużo. Ale my byliśmy przez 3 dni tylko i wyłącznie na tym, co mieliśmy na plecach. Tam nie ma służby ratowniczej jako takiej. Pod Kazbekiem jest Polska Inicjatywa Bezpieczny Kazbek, to jest wolontariat, którzy tam zabezpieczają tą górę pod kątem i medycznym, i też takim na poli ratowniczym. Ale w innych częściach Gruzji takiego, tak jak my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, że jest topr, że jest gopr, że nad wodą mamy wopr i ten tam nie ma. Także my tam byliśmy wskazani na swoje siły, wszystko, co było nam potrzebne, przenosili na swoich plecach i to było dla nas fajne, bo my idąc, a naprawdę pierwszego dnia dostaliśmy mocno w kość, bo to było chyba najbardziej takie energochłonne podejście i też to też fajnie nam pomogło potem przed drugim szczytem, bo sporo rzeczy z tych plecaków przed drugim wyjściem zostało na kwaterze, bo stwierdziliśmy, że to jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne, to jest niepotrzebne. I też chyba im wyżej się podchodzi, tym bardziej się odczuwa, co organizmowi dolega, bo im wyżej, tym bardziej organizm ma więcej siły, zużywa na samo egzystowanie, więc wychodzą jakieś takie małe, niedoleczone braki. Tak, tylko to pierwsze wyjście właśnie było po to, żeby to drugie było łatwiejsze pod względem tym, że organizm dostanie ten bodziec z wysokości, tam byliśmy na 3700 bodajże, bo na samą Lejle nie wyszliśmy, bo też i burza, i tam w ogóle w tym dniu, jak nas burza zagnała stamtąd i też problemy topograficzne, to zginął tam bardzo dobry gruziński wspinacz. W tej samej dolinie, tylko po drugiej stronie właśnie na tej Użbie, którą wspominałem, że taka straszna góra. W ogóle nazywa się na nią, mówi się na nią Wiedźma. Ma 2 rogi, ale też dlatego, że jest technicznie bardzo taka nieprzyjemna, no, wymagająca. I tam właśnie w związku z tą burzą, zdobywca złotego czekana, więc to naprawdę top of the top, jeśli chodzi o alpinizm. No to pokazuje to, co wcześniej wspominaliśmy, że trzeba bardzo mocno analizować każdy kolejny ruch w górach i szybko podjąć decyzję właśnie pod względem tego, jak zmienia się temperatura, pogoda, czy schodzić, czy wchodzić, bo to może jedna decyzja ratuje życie i to jest ważne. Miło się rozmawia, ten czas ucieka, moglibyśmy tak godzinami. To jeszcze może zapytam o następne plany. Czy już jakieś są w głowach waszych, czy na razie
odpoczywacie i cieszycie się tym, co to zrobiliście. Czy warto powiedzieć, że ten nasz wyjazd na Tytnuldi, przepraszam, to w sumie jest takim kolejnym w ciągu inicjatyw, które nasz klub miał okazję w ostatnim czasie dokonać, ponieważ mieliśmy tak wejście, pomijając wiele drobniejszych rzeczy, ale z tych takich ostatnich to wejście Piotra z zespołem Dwóch Tomków na Mont Blanc. Drogą włoską, papieską. Dawid z Damianem teraz. Spaghetti Tour, czyli w sumie 18 czterotysięczników w ciągu 4 dni. Na Monterosie. I właśnie, myślę, że tu warto chłopaków zaprosić, bo to jest... Zwłaszcza, że jest teraz tendencja taka do właśnie bicia wszelakich rekordów. Mamy teraz... Wysyp. Wysyp, tak. Katalończyk Kilian, który w sumie zdobył 82... Wszystkie czterotysięczniki alpejskie w ciągu 19 dni. I pobił rekord o, w sumie poprzedni był 60-dniowy odcinek czasu. Ten. Nasz rodak świętej pamięci Kacper Tekieli był na, kiedy zginął schodząc z Jungfrau, on właśnie chyba robił rozpoznanie pod próbę zmierzenia się z tym wyzwaniem. Mhm. Także to, no, mamy teraz koronę Tatr, wielką koronę Tatr, która została rekord znowu pobity przez dziewczynę, która też zrobiła to w jakimś kosmicznym czasie. Zejście teraz, chyba wczoraj się pojawia informacja, 4 grani Matterhorna tam też w kilka godzin, no to jest jakiś taki... Góry są już w sumie zbadane z dłuższych wszerz, poza może takimi nieznanymi w Karakorum i w Himalajach, tym niższymi, które były poniżej 8 tysięcy, więc nie budziły takiego, tej fascynacji, takiej tej wysokością. To zostało jeszcze jakiś taki niepoznany teren, gdzie można coś nowego robić. A tak w pozostałych, no Alpy, Tatry, czy jakikolwiek, czy też Kaukaz w sumie, no on jest raczej schodzony wzdłuż i wszerz i rozpoznany, więc teraz się zaczyna taki... Wyścig. No właśnie, też mam mieszane uczucia co do tego, bo mi się wydaje, że wyścigi wyścigiem, ale zawsze w górach chyba ta pokora jest najważniejsza. A czy ja nie uważam, że pan Kilian nie ma pokory do gór? No. On ma dużo ją, ale ma też niebagatelne predyspozycje organizmu i doświadczenie duże i to jest ten, no ale można mieć, a można właśnie mieć... To wszystko zależy od tego, kto szuka, to co szuka w górach. Tak, dokładnie. Każdy ma swój Everest i tutaj a propos naszych planów, my, tak jak Tomek wspomniał, bo to był fajny rok, bo jesteśmy młodym, starym klubem, to znaczy doświadczenie górskie mamy, byliśmy członkami też innych klubów, teraz stworzyliśmy takie swoje stowarzyszenie, w którym zbieramy fajne osoby, które pasują jakoś do naszego klubu i wszyscy razem wspólnie pewne plany wijemy, dzielimy się nimi i przede wszystkim też się przygotowujemy do tego. To jest ważna rzecz, że w międzyczasie korzystamy z różnych szkoleń, od autoratownictwa po kursy wspinaczkowe. Cały czas trwają zajęcia na ściankach wspinaczkowych, w górach, w terenie. Są mniejsze lub większe wyprawy. Mamy dość blisko, jeżeli chodzi o wyjazdy w Alpy. Praktycznie bardzo często i regularnie nasi członkowie wyjeżdżają w Alpy na mniejsze lub większe szczyty, ale każdy taki wyjazd jest kolejnym doświadczeniem, właśnie takim dawkowaniem i zbieraniem tego doświadczenia, które później procentuje na wyższych szczytach. A z ambitnych szczytów, no każdy gdzieś tam sobie w sercu jakiegoś swojego Everesta upatrzył i na pewno w najbliższej przyszłości będziemy po kolei te marzenia realizować. Niemniej to dawkowanie i podpinanie i zarażanie przede wszystkim członków klubu swoimi marzeniami później procentuje tym, że można wspólnie zebrać ekipę, która wyjedzie i na pewno spędzi miło czas, bo to też jest ważne, zdobędzie doświadczenie, a tak jak dla mnie, nie sama góra jest celem. Tylko ta droga i to przygotowanie, to jest bardzo fajne i z perspektywy czasu widzę, że to też daje dużą satysfakcję, ale łączy się w taki harmonijny całość tego bycia w górach. Także plany są, ambitne, mniej ambitne, ale cały czas myślimy o, niekoniecznie o wyższych szczytach, ale właśnie o takich urokliwych miejscach, o miejscach mniej zdeptanych, bo robi się to w górach, o miejscach bezpiecznych. I zawsze na pytanie, jak odpowiadam, dlaczego na daną górę chcę jechać, bo tam jeszcze nie byłem. Tak, i przede wszystkim to nie są tylko takie, jeśli chodzi o wasze stowarzyszenie, tylko
i wyłącznie właśnie wysokie góry, ataki szczytowe, ale przede wszystkim miłość do tych gór, tak, i badanie. No i przede wszystkim jesteście otwarci na nowych członków, co jest najważniejsze. Można was spotkać, czy to w Lubinie na Kielichu też często, czy w Legnicy na ściankach wspinaczkowych. Pewnie też kontakt przez fanpage na Facebooku, Miedziowy Klub Górski, stronę, więc zachęcamy państwa do udziału i do różnych wypraw z chłopakami, bo na pewno tą pasję można dzielić z wieloma ludźmi. Tak, tak. Zapraszamy. Mamy ciekawe pomysły, które są realizowane, na przykład korona gór polskich pociągiem. Powrót do takiego sposobu, mamy fast food i slow food, to tak mamy taką wolniejszą turystykę, w sensie, że nie wszędzie wygodnie dojedziemy autem, tylko tak jak kiedyś było. Kiedyś, no tam, gdzie się dało dojechać pociągiem, to się dojechało, a resztę trzeba było przenieść na plecach, na swoich nogach. I właśnie ta korona gór polskich jest pociągiem, jest realizowana z takim założeniem, że dojeżdża się wszędzie pociągiem, tam gdzie się da oczywiście, a resztę trzeba pokonać na nogach. Tak jest, więc jak państwo widzą, pomysłów jest sporo. Zapraszamy do Miedziowego Klubu Górskiego. Moim państwa gośćmi byli Tomasz Pilarz i Szymon Małagowski. Dziękuję panowie za przyjście do studia. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się spotkamy i porozmawiamy o różnych szczytach. A ja państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia naszej telewizji na bieżąco, aby być na czasie z wydarzeniami z regionu. Do zobaczenia.